2017 gmina przygotowywała lokalny plan rewitalizacji. Więc wskazywała na terenie gminy miejsca, gdzie można prowadzić działania związane z odnowieniem, z rewitalizacją. I padł pomysł, żeby jednym z terenów, który będzie objęty rewitalizacją, było miejsce, w którym się znajdujemy, czyli teren kaplicy i otoczenia kaplicy w Komarnie Kolonii wraz z Aleją Lipową, zabytkową Aleją Lipową w Komarnie Kolonii. Zaproponowaliśmy księdzu proboszczowi, że gmina może przygotować wniosek i pozyskać środki finansowe na odrestaurowanie, na rewitalizację tego pięknego, zabytkowego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Ksiądz oczywiście przychylnie przyjął naszą propozycję, czy się przychylnie do niej ustosunkował, dlatego podjęliśmy czynności projektowe i złożyliśmy wniosek do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w programie, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego w działaniu rewitalizacja obszarów wiejskich. Przygotowana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysową zamknęła się kwotą ponad 2,5 miliona złotych, ale należy zaznaczyć, że dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota 85% plus 10% budżetu, dofinansowania z budżetu państwa, więc dofinansowanie dość duże, dlatego nawet powiem kolokwialnie, grzechem byłoby nie skorzystać. Przystąpiliśmy do konkursu, konkurs został pozytywnie rozstrzygnięty dla nas, pozyskaliśmy fundusze, w roku 2018 podpisaliśmy umowę, w roku 2019 ogłosiliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę generalnego, który podjął się tego zadania. Pomimo, że zadanie jest różnorodne, wieloaspektowe, więc musieliśmy też te działania podzielić. Do zadań związanych z rewitalizacją został wyłoniony jeden wykonawca, do zadań drogowych kolejny i do placu zabaw i parkingu kolejny. Po rozpoczęciu jesienią ubiegłego roku prac remontowych przy kaplicy i przy ogrodzeniu, no mieliśmy nadzieję, że te prace będą postępowały zgodnie z planem i tak się rzeczywiście stało. Łagodna zima pozwoliła na przeprowadzenie szeregu robót budowlanych, więc wykonawca w terminie zrealizował to zadanie. Co miał w zakresie? Jako pierwsze skoncentrujemy się na kaplicy, odtworzenie struktury kaplicy, czyli zarówno wymiana tynków, wymiana podłóg, odwodnienie, odgrzybianie, wymiana stropu, nowy dach, nowa wierzba dachowa i pokrycie z blachy miedzianej. Te wszystkie elementy zostały wykonane. Ponadto wewnątrz wykonano renowację chóru i renowację na zewnątrz budynków znajdujących się dwóch figur świętego Piotra i świętego Pawła. To były prace w ramach tego obiektu. Oczywiście dodatkowo wyłożone zostały schody płytami granitowymi i to dotyczyło kaplicy. Poza tym bardzo taką dużą częścią tego zadania to było ogrodzenie. Ogrodzenie betonowe, nowe, od podstaw zostało tutaj wybudowane. Stanowi ono znaczne koszty, znaczną część kosztów w tej inwestycji, ale myślę, że jest okazałe i robi fajne wrażenie. Wokół tego wykonano dojście do kaplicy z kostki granitowej. Dojście zostało połączone z parkingiem. Wykonano dodatkowe schody, które prowadzą z parkingu na teren w stronę kaplicy. Wykonano opaskę z kostki granitowej wokół kaplicy. Założono tereny zieleni. No i poddano renowacji dzwonnicę. Dzwonnica przyjęła, że tak powiem, nowe szaty, wykonano nowe odeskowanie, wykonano nowe pokrycie blachą miedzianą. Dodatkowo, to już jakby poza kresem, renowacji została poddana zabytkowa figurka Matki Boskiej, która również znajduje się na tym placu. Ponadto wykonaliśmy przebudowę zabytkowej Alei Lipowej prowadzącej do szkoły i domu dziecka i wykonaliśmy parking
z nawierzchni asfaltowej przy kościele, w sąsiedztwie którego znajduje się plac zabaw. Plac zabaw, no myślę, że będzie wykorzystywany przez dzieciaki, bo jest tutaj takowa potrzeba. Jeśli chodzi o finansowy zakres, wartość inwestycji po przetargach to łączna kwota 2 miliony 470 tysięcy. Dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa to kwota 1 870 tysięcy. Udział gminy 551 tysięcy. To są takie proporcje. No, nie żałujemy tego wydatku ze strony budżetu gminy, bo myślę, że ten teren w miejscowości Komarno Kolonia, to centrum, nabrało nowego blasku. Myślę, że będzie wykorzystywane wielofunkcyjnie, zgodnie z założeniami projektowymi. Mamy tutaj docelowo w okresie trwania projektu przygotować taką salę wystawową. Jest pomysł, zobaczymy, w którym kierunku będziemy go prowadzili, ale mamy na to kilka lat w okresie trwałości. Wiem, przypomnę, że okres trwałości trwa 5 lat, więc w tym okresie musimy taką funkcję dla tego budynku również znaleźć. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować i wykonawcom, i przede wszystkim darczyńcom środków finansowych, bo to jest ważne, rozsądne podejście Rady Gminy. Nie było tutaj kwestionowania tych wydatków, że akurat tu w Komarnie są potrzeby inne akurat na ten cel, ale myślę, że źródło, jakim było dofinansowanie zewnętrzne w kwocie w wysokości 95% należało wykorzystać i to wykorzystaliśmy. Proces przebiegał tak flagowo, można by powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, ta inwestycja jest podzielona była na kilka takich etapów zrealizowanych przez trzech różnych wykonawców. Pierwsza to była Aleja Lipowa, która realizowała firma Tredrom. Kolejny jak gdyby taki etap, więc parking przy kościele, również realizowany przez firmę Tredrom. Przy parkingu było również zrobione monitoring i oświetlenie LED-owe. Kolejną to już inwestycją, czyli tak jak gdyby etapem, to było też rozstrzygnięte kolejnymi przetargami, była remont kaplicy i dzwonnicy, tudzież zagospodarowanie tego terenu, które tam widać z tyłu za nami. No i przy parkingu jest jeszcze realizowany, już to w zasadzie czwarta wykonawca, powiedziałem, że trzech, plac zabaw. Było to rozłożone w czasie, ostatnim jak gdyby takim etapem, ostatnim realizowaną inwestycją jest plac zabaw dla dzieci. No tutaj troszeczkę wykonawca miał problemy techniczne, tak jak tutaj są tylko dopiero kończone, no ale w dzisiejszym dniu już prace zostaną zakończone. Także generalnie rzecz biorąc, proces przebiegał bez jakichś tam większych zastrzeżeń, za wyjątkiem tego drobnego poślizgu na placu zabaw, ale tak jak widać, inwestycja została zrealizowana. Oby więcej tak. Fajnie, no też się cieszymy, mam nadzieję, że mieszkańcy będą w miejscowości również zadowoleni, bo dlatego w sumie dla mieszkańców to... Kolonia Komarno dokonała wielkiego czynu, uratowała zabytek. I nieważne, że to mały zabytek, ale bardzo ważny dla kultury regionalnej, dla kultury tej miejscowości, dla tradycji, tożsamości tej miejscowości. Była to kaplica dworska, prywatna. Ta kaplica dwa razy została opuszczona. Pierwszy raz w 1865 roku, kiedy to władze carskie ją
zamknęły i drugi raz po wybudowaniu nowego kościoła w 1990 roku. Sama została wybudowana przez właścicielów ówczesnego majątku w 1858 roku. Uratowana przez kolejnego właściciela majątku, Mielżyńskiego, w 1905 roku po tak zwanym ukazie o tolerancji i udostępniona katolikom. Odkupiona przez parafię rzymskokatolicką w 1928 roku, poddana remontowi w 1934 roku, po raz kolejny ten remont przywrócił jej wszystkie wartości, które ona pierwotnie posiadała, a więc urodę architektoniczną, wartość techniczną, otoczenie oczywiście trochę zostało bardziej przekształcone niż pierwotnie wyglądało, otrzymało nowy mur, nowe obejścia kamienne, pierwotnie były piaskowe. Wszystko to razem dało efekt taki, który można powiedzieć, że przynosi chlubę ludziom, którzy podjęli trud uratowania tego obiektu, a więc władzom gminy, wójtowi, tu szedł ukłon z mojej strony głęboki, i parafii rzymskokatolickiej. Oczywiście wszystkie te prace były prowadzone we współpracy z naszym urzędem, kontrolowane przez ten urząd, więc bez problemu mogły być odebrane. Ten odbiór odbył się niedawno, cieszymy się, że kolejny obiekt oczywiście zabytkowy został uratowany i udostępniony społeczności lokalnej. Mam nadzieję także może turystom, może już nie jako obiekt sakralny, ale sala wystawiennicza. To jest ważne, bo na potrzeby kultury, a więc obiekt z zakresu kultury, zabytek służy kulturze, sala wystawiennicza, sala koncertowa. Gratulacje dla tych, którzy podjęli trud ratowania zabytku. Dokonało się coś niezwykłego, pięknego, bardzo pięknego. Jak nieraz mówią, jak u was ładnie jest, ja mówię, jest bardzo ładnie, trzeba dodać to słowo. Także odwiedzają nasi tutaj byli mieszkańcy, czy moi koledzy księża, proboszczowie, podziwiają. Brakuje im słów uznania tym, co się tutaj dokonało w ciągu krótkiego czasu, po rozpoczęciu inwestycji 8 miesięcy temu, a widzimy dzisiaj ten piękny efekt, to co panowie widzą sami swoje oczy. To wszystko zawdzięczamy oczywiście Poczności Bożej, że przyszły takie czasy, że mogliśmy tę inwestycję podjąć, zaplanować, zrealizować. Moje słowa uznania, wielkie uznania, kieruję pod adresem naszego pana wójta Romualda Murawskiego, że podjął się wraz z radą gminy tego pięknego cudu, trzeba powiedzieć tym językiem, w Komarnie. Bo to można uznać za cud, że nigdy byśmy się tego nie spodziewali, że będziemy mogli dzisiaj się cieszyć tym pięknem otoczenia, które tutaj widzimy na własne oczy. I myślę, że to będzie ku pożytkowi moich parafian, nie tylko parafian. Myślę, że i przez to gmina zyskała, że na terenie gminy naszej, prawda, jest taka perełka, jak właśnie ten nasz odnowiony kościółek tutaj w Komarnie. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania na ręce pana wójta, radnym naszym z gminy, którzy podjęli, słysząc propozycję pana wójta, żeby właśnie to podjąć dzieło, przyklasnęli i oczywiście udało się, także dzisiaj dziękujemy również na ręce wszystkich pracowników, to pana naszego inspektora gminnego, wszystkim pracownikom gminy, bo to nie tylko, prawda, pan wójt, ale panie urzędu gminy, które napisały projekt naszego, tego, do rewitalizacji tego kościółka i obejścia, tutaj widzimy.
a najbardziej się cieszą dzieci, czekają niecierpliwie na plac zabaw, żeby mogły się pobawić, bo no, dla dzieci starsi będą mieli inne, prawda, możliwości tutaj oglądania, a dzieciaki będą, prawda, się cieszyły. 4 października będziemy z księdzem biskupem przeżywali tą też wspaniałą uroczystość poświęcenia tego kościółka na nowo, rekonsekracji. Także będziemy dziękowali Panu Bogu, że udało się takiego dokonać pięknego dzieła, który nas tutaj otacza wokół, to co widzimy.